Pracy serca. Asparaginian. Lek. Połowa lutego za nami, a zima o nas zapomniała. Szczęść Boże, Marta Sulej, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Nowy tydzień rozpoczął się pochmurnie. Po południu z zachodu będą przemieszczać się ciągłe opady deszczu. Na Warmii, Podlasiu oraz wysoko w górach spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem. Później opadów będzie mniej. Termometry wskażą 2-3 stopnie na północnym wschodzie i Kaszubach, 7-8 na Śląsku, w centrum i na ziemi lubuskiej. Zachodni wiatr umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie początkowo będzie spadać, ale po południu zacznie rosnąć do 1008 hektopaskali. A jutro również dominować będą chmury. Okresami popada deszcz, a od Podlasia po Suwalszczyznę również śnieg i deszcz ze śniegiem. W całym kraju utrzyma się wysoka jak na luty temperatura, przeważnie 6-8 stopni. Tylko na Kaszubach i Suwalszczyźnie będzie chłodniej. A do końca lutego zima nie da o sobie znać. Zobaczymy, co przyniesie marzec. Dobrego dnia Państwu życzę i do zobaczenia.